Witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo, mniej widowiskowo, mniej podróżniczo, ale też bardzo ważny odcinek. Chcielibyśmy dzisiaj wspólnie z Wami zrobić coś dobrego. Tak, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia i jak wiemy, święta to jest taki wyjątkowy czas w roku, kiedy spędzamy go z bliskimi, z rodziną, kiedy obdarowujemy się prezentami i kiedy właśnie mamy okazję czynić dobro. Jakiś czas temu napisał do nas e-maila jeden z naszych patronów, Henryk. Opisał historię swojego przyjaciela Grześka, który no, jest wyjątkowym człowiekiem i chcielibyśmy, żebyście też poznali jego historię. O Grześku powstał materiał nakręcony notabene przez moją przyjaciółkę, u której byłem świadkiem na ślubie parę miesięcy temu w Medjugorje, przez Inkę. I powstał materiał, który był później emitowany w Telewizji Polskiej w Ekspresie Reporterów. Ten materiał możecie sobie zobaczyć tutaj, albo po tym naszym vlogu zobaczyć. Ona na samym końcu będzie taka miniaturka, którą można sobie kliknąć i to zobaczyć. A teraz o samym Grześku. Grzesiek to jest osoba, która no, całe życie czyniła dobro, który naprawdę bardzo dobry człowiek z sercem na dłoni. W czasach, kiedy była wojna na Bałkanach w latach 90., on woził z Polski pomoc humanitarną, która była skierowana głównie do dzieci. Ponieważ jak on tam kiedyś był, opowiadał tą historię, on zobaczył po prostu autobus pełen sierot z samotnych dzieci, no i postanowił wozić im pomoc i tam lekarstwa, żywność, koce i wszystko to, co było wtedy potrzebne, bo tam w tamtym okresie było bardzo dużo dzieci porzuconych i osamotnionych. Co więcej, kiedy w Polsce skończyła się, znaczy kiedy na Bałkanach skończyła się wojna, Grzesiek nie skończył ze swoją dobroczynnością. On postanowił też pomóc dzieciom w Polsce i adoptował najpierw jednego chłopaka, a później drugiego chłopaka. Dwóch chłopaków z rodzin patologicznych, wyciągnął ich z domu dziecka, dał im dom, dał im schronienie, dał im ogromną miłość, no i wyprowadził ich na prostą. Jednak to nie Grzegorz jest głównym bohaterem zarówno naszego dzisiejszego vloga, jak i całej tej historii, a młody chłopak o imieniu Mateusz, który urodził się głuchoniemy. Co więcej, Mateusz jakiś czas temu wykryto u niego raka i przeszedł operację żuchwy, a rok temu zmarł mu ojciec, który też niestety miał raka. I ten ojciec to był jego jedyny opiekun, który się nim zajmował, bo cała rodzina odrzuciła Mateusza i w momencie, kiedy jego ojciec odszedł, wyrzucili go z domu. Jego własna rodzina wyrzuciła go z domu i Mateusz wylądował w takim specjalnym ośrodku, który pomaga właśnie osobom głuchoniemym i tam los połączył Mateusza i Grzegorza. I Grzegorz... Bo Grzegorz pracował w ośrodku dla głuchoniemych, opiekował się też właśnie głuchoniemymi dziećmi. Tak, no i Grzegorz po prostu jakby zobaczył Mateusza i zobaczył, jak bardzo doświadcza go życie, postanowił mu pomóc i postanowił go przygarnąć, dać mu dom, zaopiekować się nim, pomóc mu wejść w dorosłe życie. I tutaj teraz zaczyna się cała historia, w której pojawiamy się my, a także wy, bo ja nie wierzę w to, że to jest przypadek, że usłyszeliśmy tą historię, bo jakby za dużo mamy wspólnego. I Medjugorje, i właśnie wspólni znajomi, i nasz patron. Ponieważ Mateusz potrzebuje po prostu zacząć samodzielne, dorosłe życie. I aby to się stało, potrzebne jest mu mieszkanie. Niestety, jak wiecie, mieszkania to nie jest tania rzecz i Grzegorza nie stać na takie mieszkanie, dlatego rozpoczął na początku tego roku zbiórkę pieniężną i różni przyjaciele, znajomi, ludzie o dobrym sercu wspierają ich. Natomiast ta zbiórka idzie bardzo, bardzo powoli. Ale idzie. Z Waszą pomocą ta zbiórka może ruszyć, z naszą pomocą ta zbiórka może ruszyć. Chcielibyśmy, że jeżeli macie taką możliwość, macie jakieś drobne fundusze, jeszcze Wam zostało coś przed tymi świętami, to wyślijcie na im po prostu pieniądze. Pod spodem są linki do zbiórki bezpośrednio. Pod spodem, pod tym filmem jest też link do tego materiału, o którym ja wspominałem. Wydaje mi się, że wspólnymi siłami możemy pomóc im zrealizować to marzenie. I pomyśleliśmy, jak też, co my możemy dać z naszej strony poza zrobieniem tego filmu. My postanowiliśmy przelać butelkę szampana na konto tej zbiórki. Niedosłownie, ale pamiętasz o tym szampanie, o którym mówiliśmy kiedyś? Jak było parę miesięcy temu, w jednym z odcinków powiedzieliśmy, że... To było rok temu. Rok temu? Tak. Byliśmy w Lizbonie. W Lizbonie to było? Tak. No, że nas
Szliśmy ulicą i zobaczyliśmy na jednej z wystaw taką potężną butlę szampana i Łukasz wtedy obiecał, że jak będzie nam 100 tysięcy, nam pyknie 100 tysięcy subskrypcji, to wtedy stawiam tego szampana i że go wspólnie wszyscy wypijemy. Zarazem butelkę, którą otworzymy, jeżeli dostaniemy 100 tysięcy subskrypcji. To będzie jedna butelka szampana. Ale zaprosimy wielu. Stań, Kasia, żeby pokazać skalę tego obiektu. To jest moja dłoń. To jest regularny size butelki, mniej więcej. Ale zaprosimy wielu na otwarcie. Tak, nie wypijemy jej samej. 100 tysięcy subskrypcji i kupujemy taką butlę. Szkoda wylewać pieniędzy na alkohol. Postanowiliśmy zamiast przeznaczyć na szampana, przeznaczymy na tą zbiórkę, więc za chwileczkę bierzemy telefon czy tam komputer do ręki i przelejemy 100 euro, bo tyle mniej więcej kosztuje taki szampan. Tyle mieliśmy przeznaczyć na tą imprezę. Więc zamiast po prostu balować, stwierdziliśmy, że wolimy te pieniądze przelać właśnie na szczytny cel. Dokładnie. Więc tyle w zasadzie dzisiaj. Nie będziemy już wam przedłużać. Chcielibyśmy, żebyście zobaczyli ten film, który się za chwileczkę tutaj pojawi. Kliknijcie, zobaczcie, bo naprawdę porusza serce. Tak, oglądnijcie tą historię. To jest tak jakby najważniejsze, bo nasze gadanie jest bardzo nieporadne dzisiaj. Jest to taka wyjątkowa sytuacja, która bardzo nas chwyta za serce i trudno znaleźć właściwe słowa tak naprawdę. Ale wydaje nam się właśnie, że to nie przypadek, że się o tym dowiedzieliśmy i mamy taką możliwość, że docieramy do sporego grona osób, więc jeśli macie taką możliwość, jeśli chcecie pomóc Grześkowi, Mateuszowi, to wszyscy my, oni będziemy wam bardzo, bardzo wdzięczni. To tyle w dzisiejszym odcinku. Odsyłamy was teraz. Właśnie kliknijcie sobie. Poczekaj, Kasia, przesuń się. Tutaj będzie ten odcinek. Kliknijcie go teraz. Koniecznie, koniecznie i zobaczcie. A my zobaczymy się w Boże Narodzenie. Będzie specjalny, wyjątkowy, świąteczny odcinek, na który was też zapraszamy. Do zobaczenia w Boże Narodzenie. Zróbmy coś dobrego na święta. Wesołych świąt. Razem. W zasadzie już moglibyśmy wam życzyć wesołych świąt, ale to dopiero 25. Do zobaczenia w Boże Narodzenie. Pa!